Hej, witam was serdecznie, z tej strony Kinezyna, to jest kolejny odcinek Tomb Raider. Oczywiście Rise of the Tomb Raider, ale dobra. I ostatni odcinek stanowczo był za długi, dlatego go podzieliłam. Myślę, że tak góra pół godziny powinien być jeden odcinek, bo tych godzinnych potem naprawdę rzeczywiście ludzie nie oglądają. I gorzej się to ogląda. Dlatego będę się teraz starać krótsze nagrywać. To będzie długa seria, coś mi się wydaje. Nie aż tak długa, ale na pewno trochę długa będzie. I rzeczywiście wydaje mi się naprawdę, że pół godziny odcinki to lepszy pomysł. Skończyliśmy ostatnio w grobowcu i właśnie uciekamy. Wow! Shit, żeby biec szybciej. Dobra, tu się dzieje naprawdę dużo rzeczy naraz w tej grze. Czysto ją uwielbiam. Wow, czyli właśnie zjechaliśmy. Tak, dokładnie, zjechaliśmy. Ja też nie mogę się... no to się wszystko wali, wszystko się ten burzy. W sumie Lara sama to zrobiła. Leci! Szybko! Lero! Błagam! Okej. Udało nam się. Ale ta woda śmiesznie wygląda w sumie. Z daleka. To jest ten sam znak? Co to jest? Znaczy to takie coś drewniane, co znaleźliśmy, było takim znakiem. Laro, ja bym jednak uciekała kawałek dalej, bo to nadal może się rozpaść. Widzę, że takie będą skoki w czasie coś. Pisanie na maszynie, odgłos? Spoko. Ma fajne klawisze w takim razie. Johna! Laro! Mam ci tyle do powiedzenia, nie wiem. Znalazłaś grobowiec z proroka? Tak, ale ktoś mnie śledził. Kto? Co takiego? Ludzie, którzy mówią o sobie trójca. Próbowali mnie zabić. O co tu do cholery chodzi? To wygląda groźnie. Grobowiec był pusty, ale zdaje mi się, że szukali boskiego źródła. Artefaktu, którego szukał twój ojciec? To nie wszystko. Na grobowcu znalazłam ten symbol. Wiedziałam, że gdzieś go już widziałam. Nie dawało mi to spokoju. Właśnie wtedy doznałam olśnienia. Widziałam go tutaj, w jednej z książek taty. Posłuchaj. Zaginione miasto Kitierz. Podobno zniknęło gdzieś na Syberii około XII wieku. Według legend, w przeddzień najazdu Mongołów zniknęło pod powierzchnią jeziora. Co to ma wspólnego z artefaktem proroka? To ten sam symbol. Laro! Jeśli boskie źródło jest ukryte w ruinach zaginionego miasta Kitierz i czeka na odkrycie, to muszę tam jechać. Na Syberię? Żartujesz sobie? Pomyśl tylko, gdyby artefakt naprawdę pozwolił nam odkryć tajemnicę nieśmiertelności, wszystko wyglądałoby inaczej. Choroby, cierpienie, śmierć znikną. Czy ty słyszysz, co mówisz? Johna, tyle razem przeszliśmy. Wiesz, że jeszcze tyle do odkrycia. To może być prawda. Nie obchodzi mnie, czy to prawda. Straciłem już zbyt wielu przyjaciół. Nie chcę stracić też ciebie. Tacie nie udało się wpaść na trop Kitierzu. Poświęcił temu wszystko. Również ciebie. Przestań obwiniać się za to, co się stało. Sam dokonał wyboru. Nie mogę tak tego zostawić. Nie teraz. To wszystko, co mam. Nieprawda! Gdybyś pomyślała spokojnie przez 5 minut, może byś to zrozumiała. Johna?
Przestań! Rzuć książkę! Nie powstrzymasz nas! Niech to, Laro. Co my teraz zrobimy? Ja ich tu naprowadziłam, Johna. Jeśli boskie źródło istnieje, musimy dotrzeć do niego pierwsi. Ruszamy na Syberię. Ach, to dlatego się wybraliśmy na te górskie szczyty. Czyli teraz jesteśmy po tym, co działo się na początku. Laro, jesteś tam? Znalazłem schronienie. Johna! Johna! Jeśli mnie słyszysz, zawróć. Nie próbuj mnie szukać. Muszę zrobić to sama. Muszę znaleźć schronienie. Tak, zgubiliśmy czapkę. To na pewno nie jest zbyt dobre. A nie miałeś tam kaptura przypadkiem jakiegoś? Kaptur też zgubiliśmy. O ile to możliwe, to zgubiliśmy kaptur. Znaczy to chyba, że był odpinany, ale i tak zgubienie go jest dość dziwne. Idź dalej. Przecież idę. No dalej. Dasz radę. Rusz się. Tak, musi się dopingować głośno. Tu byś mogła zjechać. Stare obozowisko. W sumie. Byłoby to rozsądniejsze niż bieg. Dobra. Dobra. Muszę rozpalić ogień. Rozpalić ogień z drewna zamarzniętego? Spoko. Można i tak, chyba, nie wiem. Nie znam się za bardzo na rozpalaniu ognia. Dobra, mamy deskę. Okej. Może się uda. Mamy dwie deski właściwie. To za mało. Nie starczy do rana. Muszę zebrać więcej. Ty no, trzy takie małe drzewka to też raczej do rana nie wystarczą. Suche. Powinno się palić. Mam nadzieję. Chyba powinna znaleźć raczej jakieś takie schronienie w jakiejś jaskini czy coś. Leży tu od niedawna. Nie ma mięsa. Czy to były wilki? Tak. To były wilki. Wracam do obozowiska. Nie mam mięsa. No, dla mnie trochę tam mięsa jeszcze wygląda jakby było. Ale okej. Wiatr jest silny, zimny. Rusz się do diabła. Uszu to ona już nawet pewnie to nie ma. Nie był już dawno odmarzły. Raczej takie mało osłonięte od wiatru. Wiecie to miejsce? Zobaczcie, jaki silny wiatr jest. I to tam tak średnio, bo akurat wiało w tę stronę. O, kurczę. Dobra jest. Zbudowała sobie schronienie. Nasi ludzie przetrząsają ruiny w górach. Jeśli artefakt tu jest, znajdziemy go.
A co z ocalałymi? Dalej stawiają opór. Ale wkrótce opanujemy sytuację. Dobrze. Trójca wierzy w twoje możliwości. Trójca... Tak, ma już trochę doświadczenia z poprzedniej gry w robieniu łuku i takich rzeczy. Potrzebny mocniejszy łuk. Chciałabym, aby ten ból nie był tak znajomy. To jak patrzeć staremu wrogowi w oczy. On chce mnie złamać. Chce, abym położyła się i umarła. Ale nie zrobię tego. Nie mogę. Tutaj coś jest. Inaczej trójca nie zapuściłaby się w to mroźne piekło. Mam tylko nadzieję, że Johna jest cały. Że znalazł drogę z powrotem. Ja nie mogłam znów narazić go na niebezpieczeństwo. Po prostu nie mogłam. Nie mogę znów go stracić. Ból byłby nie do zniesienia. To moja własna ścieżka. Muszę przemierzyć ją samotnie. Już, bo bym chciała coś powiedzieć. Tak. Dodaliśmy ulepszenie, wzmocnione ramiona. Co my złamy? Ciuchy. Biała kurtka zimowa. O, wygląda fajnie. Niebieska bluza. Trochę nie wygląda dobrze jak na te warunki. Ja bym powiedziała. Skórzana kurtka też raczej nie jest... Mogę to chociaż przymierzyć, bo oczywiście nie mam odpowiednich... Nie mam odpowiednich... materiałów. W ogóle to jest jakiś nieśmiertelny strażnik, w ogóle zbroja, płytówka. Kolczuga. Syberyjski komandos. Cień nocy brzmi fajnie. Ale fajny. Nie, dobra, ubierzmy ją w białą kurtkę. Mogę ją ubrać tą białą kurtkę? Biała mi się bardziej podoba niż czerwona. Spoko. Mogłabym się zapiąć, kobieto. Jest tak zimno. Okej, okay, co ja tu mam? Umiejętności. Mamy dostępne nowe punkty. Walki wręcz, wytwarzanie przedmiotów i eksploracji, polowanie szukań. Gruba skóra. Dobra, może zrobimy grubą skórę. Co jeszcze tu jest? Szybkie wytwarzanie. Zaradność w walce. Kurczę. To. Warto takie rzeczy kupować na początku. Ze względu na to, że wtedy dłużej się z nich korzysta. Co mamy w ekwipunku? No, nie mogę nawet wytworzyć strzał. Dobra, na razie chyba nic więcej nie mogę za bardzo zrobić tutaj. Musimy przeszukać las, żeby znaleźć ślady zaginionego miasta. Czy z tego łuku korzysta się tak jak z broni? Tak. Jest ciemno. Nie wiem, czy to dobry pomysł podróżować w nocy. Gry nauczyły mnie, że raczej w nocy nie powinno się podróżować. To wszystko wygląda na dość skomplikowane. Mogę pójść w różne miejsca. I nie do końca wiem, w którą stronę iść.
Czekajcie, bo tu... Aha, tam jest znacznik. Jakiś zimowy krajobraz jest całkiem niezły. W tą kaczkę to ja chyba nie trafię. W ogóle kaczka, to nie wiem, czy to była kaczka. Ty, no ile razy w tą sarnę muszę trafić? To jest syberyjski las. To raczej na pewno nie była kaczka. W tej chwili nie dam rady nic z tym zrobić. Aha, dobra, warto wiedzieć, że tu są rzeczy, które możemy dopiero później, ale w sumie w jedynce też tak było. O, tutaj coś leży. Od roku towarzyszę armii Mongołów jako wysłannik zakonu Trójcy. Mimo pogańskich obyczajów, ich Han jest wspaniałym dowódcą. Pomagałem mu w podbijaniu całych narodów, paleniu miast i zabijaniu książąt. Wszystko po to, by znaleźć proroka. Rzeź Rusów nie poszła na marne. Wśród łupów znaleźliśmy od... O, mongolskiego się już uczymy. Spoko. Tam jest jeleń. Kurczę, uciekają. To jest ten jeleń, którego ja już na niego walczyłam. Byłoby dobrze go zabić. Przydałby nam się. Czy nie do końca mam ochotę zabijać jelonki, no ale dobra. Powiedzmy, że sytuacja mnie trochę do tego zmusza. Gdzie wy jesteście, jelonki? To taki rogacz jest, a ja nie rogacza. Za tego wam... Gołębie! Kurczę, wygląda jak gołąb. Króliczek! Jak nie mam trafić w tego królika? Musiałby się na chwilę zatrzymać. W biegu go nie trafię. Albo i trafię. Co jest ciekawe. Te ruiny. Mongolskie. Tak, to są mongolskie ruiny. Tu można iść wszędzie i to mnie trochę martwi. Mongolskie pismo. Nie jestem w stanie tego odczytać. Oczywiście, że nie jest w stanie odczytać, bo mongolskiego się dopiero zaczęliśmy uczyć. Tu coś jest. Co ja mogę zrobić z tym gniazdem? Zrzucić. Aha, pióra z tego są. Spoko. Przydadzą się do robienia strzał, to na pewno. W ogóle mi się naprawdę podoba ta zimowa sceneria. Odkryto ciekawe miejsce. Chyba nie bardzo mam... mam czym. Jak? Czy ja mogę użyć czekana jako broni? Tylko nie do końca wiem, jak bym to mogło zadziałać. To jest czek, to jest łuk. Chyba nie mogę za bardzo czekana użyć w tym momencie. Tam jest też gniazdo. Tylko nie wiem, czy nie szkoda mi trochę strzał jednak marnować. Z drugiej strony z tego będę mieć strzały. Więc nie wiem. Robi się chyba jasno. Tak na to wygląda. A, czyli ta gałąź mi się podświetla, bo mogę ją na nią skoczyć. Tu mi się coś podświetliło, drzewo. Nie, na pewno strzał będę potrzebować, więc warto się tym zainteresować. O co chodzi z tą korą tu? Aha. Na tym to polega. Dobra, nie wiem na razie, po co miałabym chodzić po tych drzewach, co mnie tak naprawdę. Ale coś czuję, że ja się w tej grze będę gubić. Nie, dobra, tam już przyszliśmy. Tam jest sarna. Ale dobra, na razie nie będę już
marnować strzał na sarny. Bo trochę to bez sensu w obecnej sytuacji. Zobaczmy, czy tu jakieś artefakty może są. Coś to się dzieje. Trójca. Są tutaj. Centrala, słyszysz mnie? Okej. Niech to szlak. Co to było? Po co mam wejść na drzewo? Nie do końca wiem. Ale jak każą, to każą. Jestem na drzewie i co dalej? Trochę zbyt pochopnie na to drzewo wlazłam. Chcę z niego zejść. Wow, nie w ten sposób. O, skrzynka. Jak miło. Korona. Należała do jednego z władców Rusi Kijowskiej. Jakim cudem znalazła się tutaj? Ładna. Nie wiem, jakie cudem się tu znalazło, ale znaleźliśmy ją. To miło. Tylko, o właśnie, widziałam tutaj coś w ziemi. Aha, to zakopany był zestaw survivalowy. Dobra, wspinanie się na drzewa. Aha, bo ja muszę, żeby się dostać na górę, to ja się muszę wspiąć. Ale wolałam najpierw zobaczyć, bo tu są jeszcze jakieś inne rzeczy. Fajnie by było je wydobyć. Jednak. Gdzieś tu jeszcze jakieś się... Nie, to jest gniazdo. Gniazdo mi się na razie nie przyda. Znaczy miałem pióra i te sprawy, ale... Na razie się dostańmy tam, chociaż nie wiem, czy się chce tam dostać. Jest przerażające czerwone światło. Nie wiem, co oni robią tam, te trójce. Nie, ale na serio, co oni robią, że jest tak czerwono? Do oddziału świadomczego, tutaj oddział strażniczy, zgłoście się. To jest flara! Do oddziału świadomczego, zgłoście się. Mieliśmy zakłócenia podczas ostatniej transmisji. Straciliśmy łączność z oddziałem zwiadowczym na południowej... Cześć! Tak, dokładnie, lepiej uciekajmy. Zapominam, że mogę biegać. O nie! Zaspy śniegu spowalniają Larę, no co ty nie powiesz, żebym tego nie zauważyła, muszę pobiec po tej belce. Kurczę, misiu jest wkurzony. Czy ja mam walczyć z misiem wręcz? Przecież ja nie wiem, co ja robiłam tym czekanem, ale tutaj... Co mam teraz wcisnąć? Oni nie powiedzieli mi, co mam wcisnąć. Chyba C. Podejrzewam, że C. Jednak. A, dobra. Oj, no bądźcie dla mnie wyrozumialsi, no. Muszę ogarnąć, o co chodzi. Chyba szybciej muszę to kliknąć, a nie później, jakby się wydawało. Kurczę, to jest skomplikowane, wszystko się bardzo szybko dzieje. No czemu nie? To co ja powinnam kliknąć? Ja nie zdążę przeczytać. Nie mogę przeczytać, co ja mam kliknąć. F, F! Czemu F? Skoro wcześniej zawsze było E. No ale dobra, jak F to F, w końcu udało mi się przeczytać, bo ja nie byłam w stanie, wiecie, ta wiadomość, która się pojawiała, co ja mam kliknąć, pojawiła się na tyle
krótko, że ja... Że ja nie wiedziałam co. Teraz wiem. Ale co nie zmienia faktu, że i tak mi się umie kolejny raz zeżer. Za szybko. Dobra, okej. Okay. Trzeba mieć wyczucie. Ja nie mam. Wybaczcie. Wow, nie, w jednym misiu ja wcale nie chcę atakować w taki sposób. Aaa, teraz się będzie mścił, Laru. Będzie cię gonił. Mam jakieś retrospekcje. Laro, znowu zapomniałaś, do czego służą drzwi? Tędy będzie szybciej, tato. Chodź tu, moja małpko. Wybierasz się na nową wyprawę? Tak, ta jest najważniejsza. Cóż, zdecydowałam, że będę twoją asystentką. Doprawdy? Wierz mi, że chciałbym mieć ciebie u swego boku. Ale ta wyprawa jest zbyt niebezpieczna. Laro, posłuchaj. Pewnego dnia dokonasz na tym świecie czegoś wielkiego. A ja będę z ciebie dumny. Poczekaj, kochanie, muszę odebrać. Tak, walka z misiem doprowadziła nas do retrospekcji. Chyba właśnie zgubiliśmy obóz. Muszę opatrzyć te rany. Tak, i to była okazja, żeby pokazać nam, jak działają surowce lecznicze. Te liście powinny powstrzymać krwawienie. Potrzebuję jakiegoś opatrunku. Akurat wszystko dogodnie leży sobie na naszej drodze. To jest jakaś baza. Opuszczona instalacja z czasów zimy. Czekaj, to szuka. To powinno wystarczyć. Muszę to zapamiętać, że fał służy do leczenia. Kolejne mongolskie ruiny. Zdaje się, że szlak prowadzi przez jaskinię. Muszę uporać się z tym niedźwiedziem. Ten sposób, aby pokonać niedźwiedzia, to chyba nie będzie wcale takie proste. To pokonywanie niedźwiedzia. Naprawdę. Chyba muszę wrócić na górę. Zawsze zapominam, że ona może bić po tych ścianach trochę. Te grzyby to muchomory. Zdaje się, że uda mi się przygotować truciznę. Tak, musimy znaleźć trzy grzyby, żeby potem zrobić zatrute strzały na misia. Aha, w wysokim śniegu chyba nie mogę skakać. A! Dostaliśmy punkt umiejętności, fajnie. Warto było się tu wspiąć. Bo zdobyliśmy punkty doświadczenia i udało nam się dostać jakąś umiejętność. Ta tylko... Gdzie mogą być te grzyby? Mogę od razu robić amunicję, jak miło. Nie powiem, przyda się jednak. Tylko to ciekawe miejsce, ciekawe gdzie. Ja nie widziałam. Zapominam, że mogę być szybciej. O, tam. Widzę zestaw survivalowy. Ciekawa jestem w ogóle, jak wysoko ona może spaść. I dalej nie wiem, który guzik służy do spadania. To jest zwykle ciekawa kwestia, bo jest potrzebna.
Gdzie jest mój obóz? To jest mój obóz? Tak, to jest mój obóz. Bardzo dobrze. Mamy kolejny punkt umiejętności. Myślę, że sobie wezmę to. Odzyskiwanie strzału. Ja w sumie nie wiem, co tu jest potrzebne. No ale... Zobaczmy. Prędkość wyciągnięcia. Dobra. Okej. Ale... Ponieważ jest już czas. Pół godziny minęło. Myślę, że to jest dobry moment, żeby skończyć. Mieliśmy walkę emocjonującą z niedźwiedziem. A z tym razem będziemy szukać grzybków. Żeby niedźwiedzia otruć. O, patrzcie, nawet tu jest jakiś chyba. W środku. O, jak miło. Jeszcze tkaninę będę musiała znaleźć. Dobra. Ja was, moi znudzeni wędrowcy, pozdrawiam bardzo serdecznie. I mam nadzieję, że tak jak mi gra się wam podoba. I że odcinek wam się podobał. I do usłyszenia w następnym razie. Matko, czy ja się muszę mylić nawet w pożegnaniach? I do usłyszenia następnym razem. Cześć!